No, to było głupie. Chociaż dostał do niej milion razy. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy. Ja jestem Żebard, a to co widzicie tutaj to jest kolejny odcinek z serii Players Unknown's Battlegrounds. Moi drodzy, i witam was, rzecz jasna, po raz kolejny można powiedzieć solo FPP. Rzecz jasna, jak zawsze, jakby dawno nie grałem na Erangeru w tym wszystkim i tak dalej. No, mam nadzieję, że wszystko będzie spoko. Jest tylko jedno małe ale. Nie wiem, jak to będzie wyglądać, czy będzie kamera, czy nie. Ja w tym momencie teraz widzę, że jest kamera, nagrywam ją troszkę inny sposób, mianowicie OBS-em. Gdyż iż ponieważ, no, na przykład ostatni, można powiedzieć, jakby parę zdarzeń, które musiały się wydarzyć zaraz w momencie, w którym przyjechałem z swojego wolnego, musiało spowodować oczywiście, ciekawe czy ja tam dolecę, nie no dolecę, spowodować też i to, że niestety, ale musiałem jakby postawić na nowo system, sformatować komputer, calu, calusieńki, niestety, i jakby zainstalować nowe programy, a jakby najnowszy program konwertujący wideo z kamerki, którą w tym momencie jest tu, którą widzę, no jakby postanowił w najnowszej aktualizacji jednak dodać do swojej garży, czy też do swoich oczywiście gamy, jakby teoretycznie był to free, nie będę kończył tutaj, ponieważ nie chcę żadnych kłopotów, ale jakby nazwa tego programu nazywa się free, konwerter. I jakby nie polecam bardzo serdecznie, gdyż iż ponieważ jeżeli w momencie, w którym jakby przekonwertuje się cały obraz, to niestety logo ich firmy zostaje jakby w tym momencie dodane centralnie na środek ekranu. Także nie polecam tej firmy. A tymczasem, zanim oczywiście zaczniemy tutaj dobrą zabawę, zapraszam do łapkowania w górę, jeżeli odcinek wam się spodobał, jeżeli nie, to zapraszam do łapkowania w dół. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, tudzież też oczywiście uderzyć w dzwoneczek, żeby włączyć sobie powiadomienia. To jest oczywiście bardzo ważne, dla mnie bardzo pomaga. No i tak, jeszcze jedna z takich małych, ważniejszych informacji oczywiście to to, że jak widzicie, trochę mi się grafika zmieniła. Jest ona ciut, można powiedzieć, nieco lepsza, coś takiego, na zasadzie, że jest bardziej ostrzejsza i tak dalej, przez co mam może nie cały czas i jakby ta gra działa płynnie w tych stałych 60 FPS-ach, ale mimo to, mimo wszystko, jakby ja, no, tutaj czasami czuję te spadki tych 50 klatek. Wy mi ich podejrzewam, że nie widzicie, ponieważ jakby na tym lega gdzieś tam jakby trochę konwersja tych plików w Sony Vegasie, którym oczywiście renderuje filmy. Natomiast kwestia, jak mówię, no będę musiał niestety się pobawić, ponieważ w momencie, w którym ja ściągnąłem sobie naszego kochanego PUBG, to jest Unknown's Battlegrounds, czy tam PUBG, no oczywiście wyzerowały mi się absolutnie wszystkie moje ustawienia, włącznie z myszką, włącznie z ustawieniami graficznymi. Ja będę musiał po prostu na tym przeciąć, ponieważ to jakby chwilkę trwa, trzeba to sobie potestować, zobaczyć jak to wygląda, co sobie można wyłączyć, co sobie można włączyć, co sobie można ulepszyć i tak dalej, i tak dalej. No niestety jakby i dla mnie ważniejsze jest to, żeby jakby był film na YouTubie i dopiero potem można się bawić w takie rzeczy, także będę jak w najbliższym czasie to robił. A tymczasem oczywiście no zostaje mi jakby tylko i wyłącznie robienie czegoś takiego, że postaramy się po prostu zagrać tak. Mówię, no nie ma to jakiejś dużej różnicy, wy tego jako widzowie nie odczujecie jakoś praktycznie w żaden sposób, także to jest myślę też najważniejsze, no jakby to jest głównie komfort mojego grania, no ale to już tam mniejsza, jak tam się strefa ułożyła, no nie jest najlepsza, no powiem tak, no widziałem, grałem na lepszych, no ale tak, no niestety nie zawsze się tutaj też układa. Ja też rzeczywiście gram ostrożnie, żeby to jakby miało troszkę ręce i nogi, też ta kamera, którą nagrywam. Zastanawiam się, czy może nie nagrywać w 60 klatkach, tak szczerze powiedziawszy, bo jakby tu jest w momencie 30 i jakby ja widzę teraz już, znaczy może aż, znaczy jest ta różnica między 30 a 60 klatkami. Tylko zastanawiam się, czy faktycznie jest to aż tak jakieś super, nie wiem, mega ultra drastyczne. No nie wiem, zobaczymy. Miejmy nadzieję oczywiście, że nie będę musiał się totalnie cały przerzucać na OBS-a. No bo ja by OBS-a lubię, ale do streamowania, nie wiem, nagrywam actionem, nie mam jakby większych problemów, żeby to wszystko robić actionem. Druga oczywiście kamizelka trójka, mogło być coś innego trójkowego, no ale oczywiście, jak zawsze. O, idealo, dobrze. Także moi drodzy, bardzo mnie
Cieszę, jakby, że udało nam się tylko tutaj na Miltep dojechać. Dawno nie nagrywałem. I właśnie, Jezu, teraz mi przyszło. Przepraszam, że nie było filmów w weekendy. Filmy na weekend miało nie być go tylko w sobotę, z uwagi na to, że w piątek mnie nie było. Już pamiętam w sumie, czemu mi nie było. No ale mi nie było ogólnie w piątek. I nie mogłem jakby właśnie z chłopakami nagrać niczego na weekend. To też właśnie, no jakby nie udało mi się też nagrać niczego na sobotę. Szkoda, ale miało być w niedzielę, no ale w niedzielę niestety wykrzaczył mi się, można powiedzieć, jak już powiedziałem, najpierw ten Vegas, zrobił dwa razy kałabunga, mi na mordę. I tyle było, jakby można powiedzieć, tyle można było można by było powiedzieć, było z moich nagrań, co kot napłakał. A kolejną sprawą, która była mega ultra wkurzająca, przez którą też nie było oczywiście filmu, to była sprawa, ja pierdzielę, to nawet nie wiedziałem, że to mam. Oczywiście była sprawa tego, że no potem gdy się wyrenderował, to wyrenderował się czarny obraz, musiałem to robić jeszcze raz, była godzina 16 w sobotę, a render idzie mniej więcej półgodzinnego filmu, no dwa razy tyle, czyli godzinę, żeby to była zachowana, powiedzmy, ta jako taka można powiedzieć jakość tych filmów, także no cóż, niestety i dlatego też nie było w weekend żadnego filmu, za to serdecznie was przepraszam, postaram się już tego nie robić, nie powtarzać tego błędu, bo jakby, no mówię, zależy mi, strasznie mi zależy na jakby rozwijaniu cały czas tego kanału. Ostatnio jakby no nic zbyt przychylnie, można powiedzieć, się zwracają w moją stronę analityki, co widać oczywiście po wyświetleniach. Nie wiem, mam nadzieję, że to tylko chwilowe i że wszystko będzie ok. Ja w każdym razie mówię, jakby wyświetlenia to jest dla mnie jedno, bo to znaczy jakby, że trafię gdzieś tam do was. Także pamiętajcie o tym dzwoneczku, pamiętajcie o tej subskrypcji, bo to jest mimo wszystko ważne. O łapkach w górę to też jest bardzo rzecz jasna ważne. I przepraszam, że tak wyżebrzę, ale serio, jakby gdzieś tam zauważyłem po prostu jakby tą taką zmianę i jakby totalnie mi to nie... w żaden sposób nie odpowiada, nie chciałbym tak, bo mimo wszystko, no wiecie, kiedy staracie się coś robić, kiedy macie gdzieś tam jakiś swój cel określony i tak dalej, to staracie się do tego dążyć i jakby kiedy coś wam się udaje, to jest spoko, ale w momencie, w którym bez w sumie żadnego powodu filmy są takie same, może tylko nie było ostatnio dwóch, może jest kwestia tego, że zrobiłem tam jednego live'a, może live'a wypadłem przez to z algorytmów, nie mam totalnie pojęcia, filmy są takiej samej jakości, filmy są takiej samej długości, w takim samym stylu, bez jakichś wulgaryzmów oczywiście, a wszelkie wulgaryzmy są oczywiście cenzurowane. No cóż, niestety tak to już bywa. Miejmy nadzieję, że to, jak już mówię, się poprawi. Ja oczywiście nie zamierzam się poddawać. Zawsze będę tutaj starał się gdzieś tam jakby z tego podbijać. No jak już mówię, jeżeli oczywiście chcecie mi w jakikolwiek sposób pomóc, to zapraszam do, jak już powiedziałem, aktywności pod filmami. I jesteśmy troszkę w pupie, jeżeli chodzi o ten, ponieważ sprzęt, ponieważ zasadniczo nie mamy nic. O nie, okej, okay, dobra. Już dobra. Powiedzmy... No aha, bo ja mam jeszcze tego... Jezus Maria, skina. Pff. Skin. No, także moi drodzy, jeżeli oczywiście mielibyście jakiś naprawdę spokojny, darmowy programik, który fajnie by konwertował filmy, to możecie napisać śmiało w komentarzach. Też dajcie znać w komentarzach, jak wam poszła ostatnio, powiedzmy, gierka w PUBG, czy w PUBG on Mobile, przepraszam, ponieważ jeszcze, że jest taka utrudna PUBG, którą mam nadzieję nagrać jeszcze PUBG Mobile. Więc to jest mały problem, bo przez ostatniego emulatora, oczywiście to nie jest też tajemnicą, że jakby wszystkie to, co widzicie wy na YouTubie, wszystkie rozrywki youtuberów polegają i jakby są rozgrywane oczywiście na Noxie, czyli emulatorze, czyli jakby robienie z waszego komputera takiego i waszego małego tableta, no, ogólnie jakby odpalanie Androida właśnie na komputerach, jak tak w ramach ciekawostki, jeżeli ktoś jeszcze nie wiedział, chociaż wątpię, no ale w razie gdyby ktoś nie wiedział. No i tenże emulator trochę ostatnio mi zrobiły w konia dość mocnego, ponieważ ktoś z tego urządzenia, na którym jakby było, które udostępniłem właśnie na mój komputer, próbował się włamać mi na konto, co zresztą mu się udało, ukradł mi Origina, tylko nie wziął pod uwagę paru drobnych szczegółów, przez co jakby odzyskałem w przeciągu praktycznie, nie wiem,
10 minut swoje konto, bez jakichś większych, nie wiem, ceregieli tak naprawdę. No ale cóż, no, coś był to jakiś pan Hindus, także, no nie wiem, broń Boże, nie chcę być takim rasistą czy coś takiego, no ale niestety wykazał się bardzo dużym, no nie, o, może inaczej, niezbyt dużym intelektem się pan Hindus tutaj wykazał. Ukradł mi co prawda Origina i wprowadził parę, można powiedzieć, zmian gdzieś tam na moim koncie w postaci jakichś gdzieś tam pytań. Na przykład było pytanie, gdzie moi rodzice się poznali. Albo, nie wiem, jak ma na imię moja mama, czy coś takiego, i to było w ogóle śmieszne, i jest tak, że kiedy odzyskałem to wszystko, to od razu zadzwoniłem też, wykonałem telefon do supportu Electronic Arts. Bardzo szybka, bardzo fachowa, bardzo konkretna pomoc ze strony oczywiście Electronic Arts i tutaj śle pokłony. Chociaż miałem zacząć rozmowę od... Ja pierdzielę, powaliło was z tym Battlefrontem? Powaliło was? Ale sobie się już daruję, bo akurat był, mówię, spoko, bardzo gość, pan, Jezus, przepraszam, bo Artur miał na imię? Chyba tak, ale nie jestem w stanie wam na 100% powiedzieć, przepraszam, w każdym razie przeszliśmy na ty, bardzo lubię gdzieś tam jakby takie przechodzenie jakby na ty, oczywiście jakby za zgodą, czy on tam zapytał, czy możemy przejść na ty, ja mówię, że tak, że pewnie, że ja jestem Michał, on powiedział, że jestem tym Artur, chyba to był Artur. Naprawdę, przepraszam, jeżeli, nie sądzę, żebyś to oglądał w żadnym razie, ale... Ale oczywiście bardzo mi było miło. Bardzo było miło, bardzo rozmowa była fajna. Mówię, jak już raz fachowa, oczywiście kiedy tam wszystko zostało zarejestrowane do, można powiedzieć, tych domyślnych ustawień, to Bartek się mnie też zapytał, czy nie chciałby, czy nie zostać na linii ze mną i czy nie chciałbym, żeby on mi pomógł założyć dodatkowe zabezpieczenia. Ja powiedziałem, że nie, że dam sobie radę i to zresztą jakby zrobiłem, broń Boże, to jest bez jakiejś megalomanii, po prostu nie chciałem mu zajmować czasu już więcej wtedy, tego dnia, bo i tak gdzieś gadałem z nim z 15 minut, jakby na, o całej tej sprawie, ponieważ on tam właśnie sprawdził przy okazji jeszcze te wszystkie rejestry i faktycznie, kiedy potwierdziłem swoją tożsamość, on powiedział, że tak, że wiadomość zła jest taka, że oczywiście zostałem okradziony faktycznie z konta, natomiast już wszystko zostało tam przywrócone, wszystko działało tak, jak działać powinno. Także to mnie cieszy, to jest tym wszystkim dobre, no ale mimo wszystko, jak już mówię, no niestety na emulatorach ja się w tym momencie bardzo przejechałem, na pewno na tym emulatorze, z którego ja korzystałem, nie będę teraz też podawał nazwy, ponieważ też mówię, nie chcę jakby gdzieś tam kłopotów, w każdym razie najprawdopodobniej to było z tego, ponieważ to urządzenie, które ja udostępniłem, było dokładnie zgodnie z tym, na tymże programie, który został jakby tam przepisany. Tak samo dorwał się do mojego Google'a, którego też po prostu w mgnieniu oka odzyskałem, bo tam było wiele więcej zabezpieczeń i jakby gdzieś tam gwarancji tego, że jakby nikt mi tego nigdy nie ukradnie. Także bardzo się cieszę, że o jakby, o ja pingole, że ci sprawa została dość szybko jakby rozwiązana. W każdym razie, no, mam nadzieję, żeby już takie rzeczy się nie powtarzały. Byłoby naprawdę super, bo serio, niektóre rzeczy jakby gdzieś tam są dla mnie ważne i jakby, no, no istotne. No ale wszystko, mimo wszystko gdzieś tam... Wow! Okej, okay, dobra. Wow! Wow! Dobra, zostawmy tu gdzieś auto. Dobra, tu musimy gdzieś iść i spróbować gdzieś zagrać. W każdym razie, no, tak to wyglądało, jak mówię, bardzo, bardzo szybka, fachowa obsługa, bardzo, bardzo mówię, jeżeli tam mogłem jakkolwiek gdzieś tam, mógłbym ocenić, chociaż nie dostałem żadnej takiej gdzieś tam jakiejś ankietki do wypełnienia, to oczywiście dałbym z czystą ręką na sercu 10 na 10, bo naprawdę, naprawdę bym bardzo miał zaskoczony jakby gdzieś tam tym, w jak szybki sposób gdzieś tam została mi udzielona ta pomoc. Także jakby wszystko było bardzo, bardzo na miejscu. Także tyle można powiedzieć z problemu, bo ostatnio dużo się działo. A jakby gdzieś tam, no właśnie, PUBG jest tą grą, w którą mogę sobie ponarzekać troszkę. Przepraszam. Jakby dzięki której... no mogę, no, poopowiadać wam, co tam u mnie i czy tam zapytać, co tam też u was, bo mówię, no ja wolę tak przede wszystkim taką formę vloga i żadną jakby, znaczy inne też są spoko jak najbardziej, tylko jakby
One nie do końca odpowiadają. Dobra, ale nie pchamy się tutaj w gips. Wracamy, bo nie mamy kasku trójki. Jakbyśmy mieli kask trójkę, to byśmy mogli się tak wychylać, bo jak nawet by goś trafił w głowę, to nic by mi zasadniczo nie zrobił. Tak, ty by. Oczywiście nie mamy żadnej innej broni, dlatego bawię się tutaj umpem. Ta, podejrzewam, już miejscówka jest dawno, dawno przeczepana. 32, wiesz, jak już powiedziałem, przede wszystkim top 10. I mam nadzieję, że się uda. Mówię, też miejcie troszkę na względzie to, że nie mam ustawień swoich. Nie mam konfigu pod sobę, pod siebie. Rozciągniętych postaci na jakichś rozdziałkach. Nie wiem. Wszystko jest tutaj od totalnie zera. Także miejcie, jak już powiedziałem, to troszkę na uwadze. Byłbym wam bardzo za to wdzięczny. Bo, no jak już mówię, nie jest to prosta sprawa w tym momencie. Czy będziemy mieli tu jakiegoś pana, który będzie chciał tutaj przykampić? Nie. Skacze jak w Fortnite, przepraszam, ale... Znaczy... Dobra, albo dobra, nie, bo akurat sprawa Fortnite'a też musi zostać przeze mnie troszkę rozwiązana. Także pozwolę sobie tutaj nie przywoływać jeszcze. Skara sobie weźmiemy oczywiście za dwie brońki. Tutaj pyk. No, przełóż to. Dobra, tutaj tą czwóreczkę sobie zostawimy. Pyk, pyk, pyk. Pyk. Dobra, coś to możemy wywalić, to możemy na razie chociaż grałaby się w razie, jak coś się zdarzyło, jakaś lepsza broń. O ja pierdziele, dobra. To... Nie, Jezus, no... No! Czasami po prostu ta gra jest... Dobra. Połóżmy się na razie tutaj. No, za mocne, stanowczo. Dobra. To mamy już przeładowane, to mamy też przeładowane. Czy coś jeszcze muszę zrobić? Dobra, mamy ogólnie bronię. Czyli tak, które chciałbym mieć. Znaczy, no nie chciałbym, znaczy wiadomo, chciałbym mieć jakiegoś karka. No, nie ukrywam, nie? Ale! Z tego wszystkiego to jest całkiem... Wow! Okej, tu już pozycja spalona, nieważne. Ale tutaj mamy całkiem spoko pozycję. No, wskakuj tu. Dobra, mamy. Olala! Olala! Czy gdzieś ktoś coś? Gdzieś ktoś coś? Tego? No. Zimy spoko byłby komuś tutaj coś tego. Uwielbiam mówić w taki sposób, jak jeszcze nikt mnie totalnie nie rozumie, to jest jeszcze w ogóle komuś gdzieś coś tego. Ale cóż, no nie mogę grać na takiej wysokiej rozdzielczości, no po prostu, no nie. AKM to jest chyba, jo? No jo. O, tłumik. Akurat się bardzo przyda nam. Ten. Gdzieś tu coś ktoś? Nie. A to dziwne, powiem wam. To dość dziwne. Wszedł ostatnio na oczywiście tylko customy. Szkoda, że tylko na customy, ale wszedł ostatnio nowy trybik w postaci jakby takiego deathmatcha. Bardzo z tego co widziałem i z tego co mówili właśnie Hogaty, chłopacy ogólnie. Chłopaki mówili, że bardzo fajny, bardzo przystępny. Do pogrania, do nauczenia się strzelania takiego można powiedzieć w szybszej gdzieś tam wersji. Tam widziałem typeczka, także może się nam uda go. Czy ja chcę zdradzić swoją pozycję? Czy ja chcę, żeby ludzie znali moją pozycję? Być może ktoś tu jest gdzieś.
Być może. A ten pan pobiegł w górę, także jakby, no, skończyła się. Gdzieś możliwość jego przyskrzynienia. Dobra. O! Dobra, spinkalamy stąd. Troszkę zrypałem. Nie ukrywam. Idziemy gdzieś na górę. W takim razie idziemy tędy. Zniknijmy. Nie trafiłem. No cóż. Mogłem go trafić. Ale tego nie wykorzystałem, nie zrobiłem tego. Także teraz trzeba za to troszkę zapłacić. No mówię, to jest właśnie czułość myszy. Teraz gdzie jest gość, nie? To jest istotne. Gdzie jest typek? No, no niestety, może stworzę, może bym go powalił, ale wiecie, no lepiej teraz nie ryzykować, lepiej zaryzykować potem i mieć jakby pewność. Tylko że się kogoś zaciuka. Albo i nie. Albo i nie. O! Kar. Dobra. 16 osób. Już nie będzie tak źle, jak umrę nawet. Mówię, no nie mam swoich ustawień. Abym pograł na swoich ustawieniach, tak szczerze powiedziawszy. O, tam jest typek. Który mnie widział. No, to było głupie. Chociaż dostał ode mnie milion razy. Dostał w głowę. Dostał w głowę. Pierdzielony skurczybąk. Dobra, jest. Okej, o kurde, strefka. Okej, dobra, 12 osób. Ale ta strefa będzie bić, ale będzie boleć, o matko bosko. Może dobiegniemy. Nie, dobiegniemy chyba, chyba. Chociaż ona to bierze. Ja pierdykam. No nie, ukrywam. Jak ja się tutaj w tych ruinach zgubię, to koniec. No. No. To może być koniec, tak szczerze powiedziawszy. Jedna osóbka jeszcze tylko, proszę. Nie dochodź tam, nie dochodź tam, nie dochodź tam. Nie dochodź tam. Dobra, już, zaraz. O matko, dobra, nie dojdziemy. Nie, koniec. Niestety, chociaż może jeszcze jakieś tam podrygi, no ale nie. Niestety, dobra, 8. miejsce, poza strefą gry, no widzicie, no. Dobra, ostatni ten. Może się uda, może nie. Miejmy nadzieję. Ale tu biegnę co metr i co metr muszę się leczyć, także no niestety, moi drodzy, 7. miejsce, jeden typeczek chyba
Albo chociaż, czekajcie. Może uda mi się. Takim rzutem. Nie! Ach! Och, no cóż, niestety, dobrze. Moi drodzy, dotarłem do top 10, siódme miejsce, jeden gracz zabity. No cóż, no cóż, i tak było, można powiedzieć, dobrze, mimo wszystko. Ja wam, moi drodzy, bardzo dziękuję, jakby mimo wszystkich tych jakby gdzieś tam przeciwności losu, i tak udało nam się dość spoko jednego gościa wyczyścić. Chociaż też tam pada jak po prostu, nie wiem, powalony, ale mimo wszystko. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Ja byłem Shepard, to był kolejny odcinek z serii PlayerUnknown's Battlegrounds. Trzymajcie się, no i pa, pa!